na wszystko oddawali bezpośrednio ministrom do wydawania rozporządzeń, no to wtedy kontrola jest bardzo trudna, bardzo trudna. No i jeszcze jest jedna kwestia, czyli która, jak w socjalizmie, która, ja myślę, też jest poza kontrolą rządu poza kontrolą parlamentu. To są zobowiązania instytucji państwowych, bo jak ja byłam w Sejmie, proszę państwa, no akurat wtedy chodziło o którąś agencję rolną. Przyszła ze sprawozdaniem rocznym i mówi tak, tyle dostaliśmy dotacji, na to wydaliśmy. Ja mówię, no ale przepraszam, jakie są należności, jakie są zobowiązania, no ale my nigdy tego nie robiliśmy. Ja mówię, no ale no to jak państwo chcecie w ogóle funkcjonować, no to możecie się zadłużać w nieskończoność, za chwilę przyjdziecie do państwa i powiecie, dajcie pieniądze, bo my nie możemy, nie mamy za co funkcjonować. I to powinno być bardzo ściśle monitorowane. Właśnie te instytucje państwowe, które są poza bezpośrednio administracją państwową, są jako osoby prawne funkcjonują, czyli fundusze przede wszystkim wszystkie, różnego rodzaju agencje. No, no to powinno być bardzo szczegółowo monitorowane, zwłaszcza przez parlament. Pani mecenas, wspomniała pani też o zapleczu tego rządu i powiedziała, że to zaplecze jest słabe. Dlaczego? No dlatego, że chociażby zakładając takie założenia makroekonomiczne, które są no, poza rzeczywistością, tak faktycznie do osiągnięcia, no to znaczy, że to zaplecze jest słabe. Jeżeli są tylko takie rozwiązania ministra finansów, czyli podniesienie VAT-u, prawda, podniesienie akcyzy, nie mówi się nic o wydatkach, o wzroście, o obniżeniu administracji, prawda, bo przecież to rośnie w nieskończoność, coś już tak rozrasta jak jakaś hydra ta administracja w tej chwili, o kosztach utrzymania tej administracji, bo to jest też niezmiernie ważne, samej biurokracji, mówię o samej biurokracji, no to rzeczywiście nie możemy mówić potem o prawidłowo wyszacowanych dochodach i prawidłowo wyszacowanych wydatkach budżetowych. I tu rzeczywiście się kłania naprawdę bardzo ścisła kontrola parlamentu. Ta kontrola i ja uważam, że przy takiej okazji jak debata właśnie nad założeniami makroekonomicznymi, czyli założeniami do budżetu, bo dopiero potem przychodzi ten budżet zadaniowy, jednak powinna być bardziej, no głębsza po prostu. To nie może być tylko tam hasła, że tyle pani ręka zarabia w sklepie, a to naprawdę musi być poważna analiza wszystkiego, poszczególnych wszystkich założeń, bo jeżeli taka będzie dyskusja, no to takie też będzie rządzenie, bo to parlament ma kontrolować rząd. Pani taka teraz, jest zasada konstytucyjna. W poniedziałek czy we wtorek dowiadujemy się, że będzie podniesiony VAT? I to jeszcze niby, że to jest puszczona jakaś tam ploteczka. Następnie w środę o tym się mówi, a w czwartek czy w piątek dowiadujemy się, że to już jest zaklepane i nie ma, i to jest najlepsze wyjście dla Polski. No więc właśnie, i to jest podejmowanie takie decyzji pod ewentualne sondaże jakie ta partia uzyskuje. I co, kiedy to dyskutować? Kiedy przedstawić ten projekt pod porządną debatę merytoryczną? Między wtorkiem a czwartkiem? No nie da się tak dyskutować. No, o finansach publicznych nie da się między wtorkiem a czwartkiem dyskutować, bo to jest nierealne w ogóle. Tylko że jak ja patrzę potem na debatę tą parlamentarną, no to też nie wolno domagać się debaty, jeżeli nie ma dokumentów. Muszą być dokumenty od odpowiedniego ministra i od premiera i wtedy czas na jakąś analizę i dopiero wtedy jest debata, wtedy ona może być konkretna i wtedy może społeczeństwo zobaczyć, co rzeczywiście tutaj jest zapisane i skąd to się w ogóle wzięło, prawda? I czy nie można innych rozwiązań przyjąć niż te, które zostały założone, żeby te finanse publiczne ratować. A są takie możliwości, bo wystarczy spojrzeć na inne państwa, które to skutecznie robią i nie za bardzo się przejmują tym, co ktoś tam, czy jakieś instytucje finansowe, co powiedzą, czy nasi kredytodawcy, co tylko robią takie, podejmują decyzje, żeby najsłabszym
było to obciążeniem dla obywatela, najmniejszym obciążeniem dla obywatela, a jednocześnie przynosiło ten efekt. No i chociażby te pokazane elementy. No przecież także taka instytucja angielska, bo ja cały czas mówię, że takim wzorem prawidłowej gospodarki to były rządy Margaret Thatcher, która wiedziała, co wszystkim zrobić, nawet tym górnikom, którym zamknęła kopalnię, wybudowała domki jednorodzinne i stać ją było na to, żeby nie musieli mieszkać w blokach jako ta niezorganizowana grupa, tylko żeby mieli rodzinną enklawę dla siebie. I takie domki w Londynie stoją, bo je widziałam rzeczywiście. I to jest jakiś taki wzór funkcjonowania konserwatywnego, który prowadził przede wszystkim do efektów tej całej gospodarki angielskiej. No przecież tam już też przed objęciem jej rządów groził kryzys potworny Wielkiej Brytanii. Ona potrafiła to wyciągnąć w krótkim czasie i wiedziała, jakie decyzje podjąć. Oczywiście nie patrzyła na niezadowolenie urzędników unijnych, tylko ostro się spierała z nimi i powiedziała, że nie, tak nie będzie. No wtedy Unia się formułowała dopiero. I w tej chwili taka instytucja właśnie angielska. Jeszcze jeden, pani mecenas, już ostatni telefonik, dowiaduje się, że jest. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Anna z Mazowsza. Tak, pani Anno. Króciutko, bo mamy dosłownie minutę. To znaczy ja mam przynajmniej trzy sprawy. Bardzo długo czekałam. Telefon jest częściowo spowodowany tą dyskusją na temat braku odpowiedzialności za państwo. Sprawa pierwsza. Tak, tak. I chciałabym uprzejmie prosić panią mecenas, ponieważ jest prawnikiem, aby zechciała się podzielić publicznie swoją definicją państwa i definicją zdrady państwa. To jest jedna sprawa. Natomiast mam jeszcze trzy sprawy łącznie ze sobą powiązane. I głównym w zasadzie celem mojego telefonu jest postawienie publicznie sprawy, pytania. Pani Anno, ja mam taką... Pani Anno, jeżeli pani mi pozwoli powiedzieć, czy to są pytania do pani mecenas? Do pani, tak, i związane z tematem. Publicznie pytanie. Czy Polacy mają obowiązki podatkowe wobec globalnego zysku, czytaj wyzysku, osiąganego w Polsce oczywiście? Twierdzę, że nie. Nie mam możliwości rozwinięcia tego w związku z tym hasłowo, tylko chciałabym prosić o rozwinięcie być może w następnej części przez panią mecenas problemu zwolnień podatkowych dla niebiednych, bo żeby korzystać ze zwolnień podatkowych, nie można być biednym, trzeba mieć forsę. I problem rajów podatkowych przy swawolni, wyprowadzanie zysków z Polski oczywiście z różnymi metodami. Mhm. To tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję. Czyli my, pani Anno, do tych tez ustosunkujemy się po 21.40. Wtedy będziemy kontynuować temat w Radiu Maryja. Już bardzo proszę i przepraszam, że tak krótko, ale czas niestety nas tutaj goni. A my już podsumujmy może tę część naszego spotkania, pani mecenas. No proszę państwa, jest to bardzo ważna właściwie dzisiaj taka rozmowa o tym, co będzie nas czekało za 3 lata i co w ciągu tych 3 lat się może zdarzyć w państwie. Jest to też odpowiedzialność za także decyzje nasze własne, finansów naszych i budżetów, które posiadamy, czy nawet tych drobnych oszczędności. No bo trzeba jednak założyć, że inflacja będzie wyższa, prawda? To oprocentowanie naszych tych drobnych oszczędności w bankach niewiele daje, żadnego nam dużego dochodu nie daje, więc być może trzeba będzie pomyśleć o jakichś innych rozwiązaniach. Pani tu powiedziała, że nie musimy płacić podatku wobec globalnego wyzysku. Nie, tylko proszę panią, przyjdzie komornik i ściągnie. I co z tego, że ja powiem, że ja nie będę płacić podatku, ja bym chętnie nie płaciła. Wcale nie mam takiej ochoty płacić, tylko przyjdzie mi komornik i mi ściągnie, bo proszę państwa, usytuowane państwo. Przecież jeżeli takie podatki parlament uchwalił, a to są nasi przedstawiciele w parlamencie,
no to reszta obywateli je płaci, prawda? Płacze i płaci. Nie ma wyjścia. Pani mecenas, ja mam nadzieję, że nie będziemy płakali nad tym budżetem. Miejmy taką nadzieję, o którym mówiliśmy. Finanse państwa na lata 2010-2013 to był temat tej części rozmów niedokończonych i tej części spotkania z panią mecenas Elżbietą Barys, samorządowcem, również wiceprzewodniczącą Rady Społecznej Szpitala. Przewodniczącą, przepraszam, wiceprzewodnicząca w sejmiku, tak? Tak. I była wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Skarbu w jednej z minionych kadencji w Sejmie. Dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zawsze Państwo.